WorldNet przedstawia audycję Dialog, telewizyjną konferencję prasową, w której zaproszeni goście odpowiadają na pytania dziennikarzy zagranicznych. Ze studia w Waszyngtonie audycję prowadzi Tadeusz Lipień. Dobry wieczór Państwu. Witam telewidzów w Polsce i na świecie oraz zgromadzonych w Warszawie uczestników Dialogu. Dziś naszym tematem będą problemy regionalne i bilateralne. W ciągu ostatnich kilku lat, tak w Polsce, jak i w niektórych innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zaszło szereg istotnych zmian. Przeprowadzane tam reformy dotyczą podstawowych struktur politycznych i gospodarczych. I słyszy się często opinie, że mogą one doprowadzić do długofalowych zmian pomiędzy Układem Warszawskim a państwami spoza tego paktu. O znaczeniu tych historycznych wydarzeń mówić dziś będzie dr Zbigniew Brzeziński, który w latach 1977-81 pełnił funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa w administracji prezydenta Jimmy Cartera. Obecnie dr Brzeziński jest pracownikiem Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Witamy w naszym programie. Panie profesorze, Krzysztof Wojna, Polskie Radio. Jest pan jednym z autorów teorii konwergencji, która swego czasu wzbudziła sporo kontrowersji. Wielu politologów uważa, że nie jest to teoria zamknięta. Czy pan też tak uważa? A jeśli tak, to o jakie elementy uzupełniłby pan tę teorię? Pan pozwoli, że ja przede wszystkim wyjaśnię naszym słuchaczom i telewidzom, na czym polega ta teoria konwergencji. Jej zasadniczą myślą jest, że z czasem ustroje komunistyczne i tak zwane kapitalistyczne, czy też powiedzmy z naszego punktu widzenia demokratyczne, się zbiegną i nastąpi jakieś zasadnicze zbliżenie. Ja nigdy nie popierałem tę teorię, byłem raczej krytykiem tej teorii. I moim zdaniem krytyka ta jest w dalszym ciągu uzasadniona. W zasadzie co następuje obecnie w bloku komunistycznym, moim zdaniem, to jest zamieranie doktryny komunistycznej i właściwie upadek ustrojów komunistycznych. Ten upadek w niektórych wypadkach może mieć cechy ewolucyjne i nastąpi przejście w kierunku raczej ustrojów pluralistyczno-demokratycznych, może z pewnymi cechami socjaldemokratycznymi w okresie przejściowym, ale w niektórych wypadkach, jeżeli mówimy o ustrojach komunistycznych w innych krajach poza Węgrami i Polską, to upadek ustrojów komunistycznych może mieć również pewne elementy bardziej głębszych wstrząsów politycznych.